Cześć, witajcie po bolesnym rozłączeniu. Co się okazało? Tak jak w poprzednim odcinku dostaliśmy disconnecta. Jednak to nie była moja wina. Okazało się, że serwer był wyłączany po prostu na chwilkę. I gdzieś mi ta informacja umknęła. No ale dobrze, że tak, dobrze, że udało. Bo dałem radę jeszcze się zalogować, jak po tym jak nas wywaliło. Wróciłem do bazy i bezpiecznie aktualizację sobie tam przeczekałem. A teraz lećmy dalej z misją. Kaskę mamy w ładowni. A lotów kaski. Pozostaje znaleźć nam tą skrzynię i ją tam wrzucić. Póki się warpuje, zmienię światło, bo to mi daje strasznie po oczach. Dobra, podlećmy sobie do tego kontenera, może tym razem się nam uda. Przewidziałem. Nice, nawet wieżyczki widać. Ale rozpiźń ducha. Co za niespodzianka. I było cwaniakować. Jakieś info mi się wyświetliło, ale nie zwróciłem standardowo uwagi, co to było. Szumi w tym space. Ten zrobił błąd, że tak blisko podleciał, zaraz dostał tupsko.
teraz odwieziemy doktorka do domu, tylko standardowo pozbieramy złom. Co jest najlepszym przykładem na to, że wsiąkłem w tą grę, a właśnie ją instaluję na drugim komputerze. Jestem ciekaw, czy da się grać dwoma postaciami z jednego konta jakby, bo mam dwie postacie założone na jednym mailu. No wiecie, tutaj normalnie tak byśmy lecieli sobie z misjami, grali. W tym czasie Gridzio 2 mógłby się bawić w górnika i wydobywać surowce, tak? Nie jest to rzecz, o ile się robi to w miarę spokojnych systemach, nie jest to rzecz, która no, wymaga jakoś tam bardzo dużo uwagi. Takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. A propos, wykrakałem się, zainstalowało, zerknijmy, czy to w ogóle trybnie, bo co, mam dość starego tego drugiego laptopa, może się okazać, że po prostu nie daje rady, nie? Długo złomuje ten statek. Czyli nawet nie oczekuję, żeby to jakieś, na jakichś tam wielkich detalach mi poszło, nie? Chociażby niech to pójdzie na minimalnych, a już będzie fajnie. Na razie się odpala. W sumie nawet jeżeli nie trybnie z jednego konta, to i tak jest opcja, że po prostu założę na drugim mailu drugie konto, nie? Plus będzie taki, że będę mógł sam siebie zaprosić. Poczekajcie, wyciszę trochę drugi komputer chyba, bo nam tu będzie przeszkadzał. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, no zawsze ten ambiencik, tak?
jakby nie patrzeć, jest z tej gry. Okay. Można by go wykorzystać, no, jako podkład tutaj do tego. Docking permission requested. Docking request accepted. No, jestem w szoku. Trybi. Naprawdę? No dobra, lećmy uratować kolejnego. Nie da się ukryć, że siostry mają dość monotonne zadania, przynajmniej póki co. Leć, rozwal, zabierz, wróć. Tu są te duże. Tutaj się wspomożemy dronami. Zobaczcie, co drony z nimi robią. Ja się chowam. Zdążę dobrze odpalić działek, a one już mają pozamiatane jedno. Chyba trzeba będzie trochę bardziej się zainteresować skillami, jeśli chodzi o dronę. Nie one, to ta walka by trwała dużo dłużej.
Nie o to nam chodzi. Inżyniera. Gdzie jest nasz inżynier? To chyba to, co? Jep. No zacznijmy od zabrania jej, bo skoro to mam pierdzielnąć, to lepiej. Tyle ładnego złomu tu lata. Aż chce się płakać normalnie. A ja jakimiś tam... O. Pierdokami popylam. W sumie całkiem ciekawa rozruba, musiała tu być tak swoją drogą. A to było szybkie. Warp drive active.
Docking permission requested. Docking request accepted. Czyżbym do kogoś innego miał się teraz zgłosić? No dobrze, polecimy, zobaczymy. Sami na szybko wskoczymy tutaj, sprawdzimy. Ale ciągle jest pierwszy chapter. A, zapewne Going Galente to jest ostatni z ostatnia z misji z tego chaptera. Dobrze, to najwyżej tutaj zrobimy krótszy film. A następny... No co jeszcze? Znaczy się... Halo? O. Nie mogłem namierzyć bramy. Dobra, teraz już mogę wam w miarę pewnie powiedzieć, że na jednym mailu mam dwie postacie, ale nie na jednym koncie. Nie mylcie z tym, bo na jednym koncie możecie mieć max 3 postacie i nimi podobno nie można się zalogować. Nie wiem, nie sprawdzam, ale jeżeli macie na jednym mailu więcej niż jedno konto, 2, 3, to spokojnie możecie się zalogować na każde z nich. Problem był jeden, bo miałem grę przez Steama pobraną. Na drugi komputer, no, odruchowo po prostu też pobrałem na Steama. No i co? No i okazało się, że może być tylko jeden klient Steama odpalony, dlatego mi początkowo zamykało grę. W tej chwili temat ogarnąłem. Na jednym kompie gram ze Steama, na drugim kompie normalnie pobrałem z neta klienta i śmiga jak ta lala.
drive active. Teraz właśnie tak się zastanawiam, bo tam było coś, jakieś hasło o Galente. Ja wracam w kierunku domu może? No chyba tak nie za bardzo, chociaż... przy trójwymiarowych mapach jest to trochę złudne. Ale jeszcze ostatni skok, tak? Docking permission requested. Docking request accepted.
Nie wiem czemu. Na drugim komputerze mam muzykę w tle. A na tym nie. Chociaż przyznam się szczerze, że leci chwilę, już mnie zaczyna wkurzać, więc może i dobrze, że jej tutaj nie ma. Dokładnie. Zaczęliśmy drugi rozdział, także tutaj skończymy ten odcinek. W sumie dokończenie poprzedniego odcinka, no nie oszukujmy się. I przy następnym polecimy chapter 2. Także dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się.